Okej, okay, witam was serdecznie, legendarni ludzie. Dzień dobry, ha, 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 ha. Bardzo bym chciał, żeby było mnie normalnie słychać. Czy teraz będzie trochę lepiej z audio? Bardzo bym chciał. Cześć, jestem Łysy. Intro. Six simple words, be gay. Do drugs, hail Satan. Cześć, witam was serdecznie, legendarni ludzie, ja się nazywam Staszek, jakby ktoś zapomniał i słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie odcinek świąteczny, bo czemu nie? Tak naprawdę czemu tak? To będzie ostatni odcinek w tym roku na kanale, więc zrobimy coś fajnego, coś specjalnego, coś czego jeszcze nie było i w ogóle... Więc słuchajcie, dzisiaj upieczemy se ciasto i będzie to... Brownie. Ogólnie dzisiaj robimy brownie, konkretnie fetch brownie. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. Lecimy z tym koksem. Okej, słuchajcie, ja lubię sobie wszystko wcześniej przygotować, więc tak jak widzicie, mamy tu kilka talerzy, miseczek, jakaś duża miska i tak dalej. Czego będziecie potrzebowali do tego przepisu, to 245 gram gorzkiej czekolady. Mi tu wyjdzie chyba 240, nie wiem, 6 czy 7, no to wiadomo, coś około, nie? Tyle czekolady gorzkiej, 4 duże jajka. Ja tutaj sobie wbiłem do takiej małej miseczki, potem się zorientowałem, że potrzebuję czegoś większego, więc nie bądźcie mną, weźcie coś większego do tych jajek, bo trzeba je będzie potem roztrzepać. 200 gram pokrojonego w kostkę masła i pamiętajcie przy tym, że trzeba zostawić tego masła do wysmarowania potem blachy, więc tam troszeczkę wam musi zostać. 125 gram brązowego cukru. Ja użyłem konkretnie cukru trzcinowego, ale w przepisie było, że można też użyć tego takiego... tego innego. 125 gramów brązowego cukru, okej? Okay? Tutaj bierze górę nade mną, jak widać, mój perfekcjonizm i tutaj postanowiłem, że będzie dokładnie 125 gram cukru brązowego. Słuchajcie, jak już sobie odmierzycie ten brązowy cukier, to bierzecie i odmierzacie cukier biały. I w przepisie jest napisane, że to ma być drobno zmielony lub cukier puder, ale już wam podpowiem, że dałem zwykły i nic się nie wydarzyło, w sensie wszystko jest w porządku, więc dajecie 175 gram cukru białego, drobno zmielonego lub pudru. Tak jak mówię, może być cukier zwykły, też nic się nikomu nie stanie. Około 100 gram białej czekolady, mi tam wyszło trochę więcej, ale ona jest jakby tylko, wiecie, do przyozdobienia, więc tym się aż tak nie musicie przejmować. Jak macie tabliczkę, która ma 90 gram, albo macie tabliczkę, która ma 120, to myślę, że ujdzie, nic się nie stanie. I na koniec potrzebujecie... Czego potrzebujecie? A, mąki. Na koniec potrzebujecie 115 gram mąki pszennej. Ja nie wiem, czy to była jakaś specjalna mąka do pieczenia, czy zwykła pszenna mąka, ja się na tym nie znam. Wziąłem taką, którą miałem w kuchni, wszystko wyszło w spoko, więc jakby pamiętajcie, że jak robimy słodkie rzeczy, słodkie wypieki, to warto dać szczyptę soli. Ja ją daję raczej właśnie do mąki. I mąkę wypadałoby przesiać. Ja co prawda tego nie zrobiłem i mi wyszło, ale no dużo lepiej będzie, jeśli taką mąkę przesiejecie, jeśli... To jest stara, dobra zasada. Pieczemy słodkie, przesiewamy mąkę i dajemy soli, pieczemy słone, nie przesiewamy mąki i soli nie dajemy, chyba że jest w przepisie. Do tego wiadomo, paczka cukru waniliowego. W przepisie był ekstrakt waniliowy, ale nie mogłem znaleźć w sklepie, więc cukier waniliowy nam tutaj w tym przepisie zastąpi ten ekstrakt, mam nadzieję, bo jeszcze nie próbowałem. To wszystko ze składników, słuchajcie. Możecie sobie poukładać wszystko ładnie, tak jak ja to robię. Możecie robić to bardziej chaotycznie. Ważne, żeby wszystko wyszło tak, jak sobie zaplanujecie. No i dobra. Co robimy z tymi składnikami? Na początek weźmiemy sobie gorzką czekoladę i posiekamy ją. Słuchajcie, to nie jest tak, że musicie to posiekać w równą kostkę, czy musicie to jakoś bardzo drobno posiekać. Tak wiecie,
na oko siekamy tą czekoladę, bo ona po prostu i tak idzie do rozpuszczenia w kąpieli wodnej, więc nie przejmujcie się tym zupełnie. Im po prostu drobniej posiekacie, tym szybciej to się zrobi i tak naprawdę cała różnica w tym. Więc śmiało róbcie to tak, jak chcecie. Swoją drogą, czy wy coś pieczecie na święta? Bo ja na przykład świąt nie obchodzę. Ja jestem rodzimowiercą, jak już mówiłem nieraz na tym kanale. I ja tych świąt nie obchodzę, no ale mieszkam teraz z rodzicami, więc no wiadomo, że jednak jestem zmuszony w tych świętach uczestniczyć. W sensie zmuszony, no raz na jakiś czas mogę, nie? Nic mi się nie stanie. I postanowiłem coś upiec, bo po prostu, no nie wiem, jak już myślę o świętach Bożego Narodzenia, to kojarzy mi się to z taką właśnie ciepłą atmosferą, ale w takim sensie siedzenia w kuchni, że wiecie, zamiast dni spędza się w pokoju u siebie, to siedzicie w kuchni wszyscy razem, pijecie herbatkę, gotujecie, pieczecie rzeczy. Tak mi się to bardzo kojarzy. No i generalnie stąd pomysł, żeby coś upiec. Zresztą na Instagramie też na to zagłosowaliście, żeby coś upiec, więc bardzo się cieszę, bo na ten odcinek mieliście jakikolwiek wpływ. Ja miałem dzisiaj siedzieć i grać w Stardew Valley. No i dobra, słuchajcie, mamy pokrojoną tą gorzką czekoladę. Biała czekolada idzie w przepisie na koniec, no ale jak już mam deskę brudną od czekolady, no to pokroję też białą czekoladę, tak? Tak samo, białą czekoladę pokrójcie no na oko, z tą różnicą, że jej nie będziemy rozpuszczać w kąpieli wodnej, więc może pilnujcie się, żeby nie była aż tak super drobno posiekana. No, po prostu trzeba to wyczuć. Nie umiem wam tutaj powiedzieć żadnej dobrej rady. Po prostu wyobraźcie sobie, że te kawałki, które pokroicie, potem będą widniały w cieście, na cieście i tak dalej. Więc gdzieś to miejcie w głowie, nie? Że nie mogą być ani za drobne, ani jakieś ogromne. Myślę, że dobrym pomysłem jest, tak teraz patrzę na tą czekoladę, którą kroiłem, że dobrym pomysłem jest po prostu zostawić ją w kostkach, tak jak była, bo ja miałem w miarę te kostki drobne, więc w sumie mogłem każdą kostkę po prostu na przykład na pół przekroić i też byłoby w porządku. Pamiętajcie, higiena stanowiska pracy przede wszystkim, jak cokolwiek gotujecie czy pieczecie, to wiadomo, że zrobi się dookoła was syf. Warto na każdym etapie sobie przetrzeć blat, przetrzeć sztućce, których używacie, umyć miskę, której już nie potrzebujecie. To jest bardzo wygodne, bo uwierzcie mi, że lepiej robić to szybko pomiędzy krokami, niż po całym pieczeniu czy po całym gotowaniu znaleźć wszędzie chaos, wszystko brudne, zlew zapełniony. To jest, wiecie, jakby... Zresztą w ogóle znakiem dobrego kucharza jest to, że ma uwalony fartuch, ale ma czyste mankiety i ma czysto wokół siebie. Ja miałem za małą miskę na te jajka, więc przelałem ją sobie do większej. Te jajka musicie roztrzepać, nie jakoś super, wiecie, bardzo mocno i w ogóle idealnie, no ale jednak tak, żeby były w miarę jednolitą masą, to jest dość ważne. Bo potem dajemy je prosto do czekolady, a nie używamy w tym przepisie miksera, więc tutaj już no ważne jest to, żebyśmy mieli w miarę ubite te jajka. No i tak jak widzicie, niestety wypadło mi trochę jajeczka na blat. Było to bardzo smutne przeżycie, prawie się załamałem i rzuciłem tym wszystkim, ale stwierdziłem, że dobra, lecimy dalej, już piekarnik rozgrzany, musimy lecieć dalej. Okej, ja postanowiłem, że skoro i tak cukier dodajemy razem, to po prostu dam wszystko sobie do jednej miseczki, żeby posprzątać w międzyczasie, więc ja dałem cukier do jednej miski brązowy, biały i ten waniliowy, tylko tak troszeczkę wymieszałem, wiecie, to i tak idzie, żeby się rozpuścić w cieście, więc nie musicie się tym jakoś szczególnie przejmować. Ja sobie go zamieszałem, bo stwierdziłem, że to będzie ładnie wyglądać. Tak więc cukier brązowy, biały i waniliowy ja sobie pomieszałem. Wy tego robić nie musicie zupełnie. Pamiętajcie tylko, że dodajemy wszystko naraz, nie? W sensie jak będzie etap, w którym dodajemy cukry, to pamiętajcie, żeby dodać każdy z tych... każdą z tych trzech rzeczy. Tak samo jak mówiłem wcześniej, ja sól lubię sobie dać od razu do mąki, żeby właśnie nie musieć specjalnie potem o tym myśleć, gdybym na przykład zapomniał. Tak jak widzicie, ja dałem tak, nie wiem, łyżeczkę bym powiedział, no tą tak zwaną szczyptę, tak? Czyli każdy na oko to robi. Pamiętajcie również, bo zwykle w wypiekach do mąki dajemy również proszek do pieczenia. W tym przepisie nie mamy proszku do pieczenia, to ciasto nie ma za bardzo rosnąć. Trzymajcie się ze wszystkimi sodami oczyszczonymi, proszkami do pieczenia i tak dalej. Tak wyglądają nasze przygotowane składniki, no i możemy się zabierać do roboty.
Zaczniemy, słuchajcie, od kąpieli wodnej, więc zmienimy kadr. Wstawcie sobie garnek wody. Nieważne ile jest tej wody, nieważne jaki duży jest garnek, tak naprawdę to zależy od tego, jaką dużą macie miskę. I kiedy woda już jest ciepła, tak powoli zaczyna się gotować, połóżcie szklaną albo ogólnie żaroodporną miskę, taka, która się ani nie stopi, ani nie zbije podczas tego procesu, na tą wodę. Wsypcie sobie tą swoją gorzką czekoladę i pokrojone w kostkę masło. I będziemy musieli to mieszać i czekać, aż się wszystko rozpuści i ładnie połączy. Gdzieś w środku procesu nie wygląda to najbardziej przyjemnie, ale uwierzcie mi, będzie przyjemnie na koniec. Będzie to naprawdę dobrze wyglądało dla wszystkich fanów czekolady, to na pewno. Gdzieś tam w międzyczasie zmieniłem sobie tą trzepaczkę na szpatułkę, bo wszystko mi zostawało w tej trzepaczce. A jednak i tak na koniec wpadnę na to, żeby wrócić do trzepaczki, więc I guess nie ma dobrego jednego sposobu na wymieszanie tej masy. Po prostu róbcie czym wam wygodnie, nikt wam nie każe robić niczym konkretnym. To jest strasznie proste ciasto, bardzo, jak to powiedzieć, wyrozumiałe, wdzięczne ciasto, które wybacza wiele błędów, więc naprawdę nie musicie być super cukiernikami, nie musicie znać się super na pieczeniu, nie musicie być bardzo dokładni, używać konkretnych rzeczy. W ogóle się o takie rzeczy nie martwcie. Ja po prostu zmieniłem na szpatułkę, bo było mi wygodniej, a potem zmieniłem na trzepaczkę, bo okazało się, że jednak nie jest mi aż tak wygodnie, jakbym chciał. Tak wygląda masa już mniej więcej roztopiona. Jeszcze widzicie, że te większe kawałki masła w niej zostały. Ja też zrobiłem ten błąd, że tego masła może powinienem je pokroić na mniejsze kostki, to szybciej by się to wszystko zrobiło, ale no koniec końców i tak się wszystko połączyło, więc wszystko jedno naprawdę. Tak wygląda, słuchajcie, rozpuszczona masa, w której już się i masło, i czekolada połączyły ze sobą ładnie, bardzo jest taka fajna, błyszcząca, tak to powinno wyglądać. I teraz, kiedy to wygląda w ten sposób, no ja jeszcze tutaj chwilę mieszam, bo widzicie, że jest jeden czy dwa kawałki tego masła jeszcze pływają. Kiedy to już w ten sposób wygląda, nie wystraszcie się, to jest naprawdę bardzo płynne, to ma takie być, to nie ma być gęste. Odstawcie to na, nie wiem, kilka minut, żeby to ostygło. Kiedy to ostygnie, zrobi się, tak wiecie, minimalnie gęstsze, ale minimalnie, prawie że niezauważalnie, dodajecie cukier, nie musicie tego robić powoli, nie musicie tego robić partiami, jak w niektórych przepisach, po prostu wsypujecie wszystko, co macie, mieszacie, żeby się wszystko ładnie połączyło i na tym etapie musicie mi zaufać, musicie zaufać procesowi. To wygląda, jakby się nie chciało połączyć. W sensie to będzie wyglądało tak, jakby cukier nie chciał się w tej masie rozpuścić, mimo że jest jeszcze lekko ciepła. Tak będzie. Nie przejmujcie się tym, nic w tym złego nie ma. Mimo wszystko dobrze to wymieszajcie, ale będziecie widzieć ten cukier w tej czekoladzie. To nie jest tak, że z tego zrobi się znowu gładka, piękna, błyszcząca masa. Nie, to będzie wyglądało tak trochę klampi, no nie umiem tego powiedzieć po polsku, ale tak właśnie się stanie. Tak jak ja tutaj wymieszałem, to już jest dobrze wymieszane, nie musicie się tym szczególnie przejmować. Ten cukier się rozpuści podczas pieczenia, więc naprawdę nie myślcie o tym za dużo. W ogóle, wiecie, podczas pieczenia trzeba być dość dokładnym i lecieć z przepisem, ale jednocześnie nie myśleć o tym za dużo. Pieczenie to powinna być przyjemność, a nie spinanie się i stresowanie, więc wiecie, nie myślcie o tym za dużo, zaufajcie procesowi. Kiedy masa jest połączona z cukrem, dodajemy do niej jajeczka. Pamiętajcie, żeby je wcześniej roztrzepać. Dodajecie jajka i tutaj znowu musicie mi zaufać na słowo, to nie będzie wyglądało dobrze na początku. Będzie wyglądało, jakby się nie chciało połączyć, jakby się miało oddzielać jedno od drugiego, zresztą widzicie, ale zaufajcie mi, jeszcze troszeczkę mieszania i masa będzie wyglądała naprawdę przystojnie, w ogóle zero problemu. Tylko musicie być wytrwali i mieszać. W tym momencie też masa robi się już dość gęsta i muszę przyznać, że dla takiego słabe usza jak ja było to już naprawdę trudne ją mieszać, ale musicie być wytrwali. To się nam opłaci w postaci pysznego ciasteczka. Więc mieszajcie sobie swoją masę. Ona się zrobi delikatnie jaśniejsza, wiadomo, dodaliśmy do niej jajka, ale tak jak widzicie, ona za bardzo nie zmienia ani konsystencji, ani
jakoś szczególnie wyglądu. Robi się tylko trochę gęstsza. To jest fakt, że robi się gęstsza i tak to właśnie powinno wyglądać. Musicie ufać procesowi. Swoją drogą, patrzcie, tatuaż na mojej dłoni się do was uśmiecha. Okej, dzień dobry, tutaj witamy na naszej wsi wałbrzyskiej. Robimy dzisiaj ciasto czekoladowe na zachodzie nazywane brownie. Tutaj jest moment, w którym wpadłem na pomysł, żeby dodać coś od siebie. Ponieważ ja strasznie lubię orientalne, korzenne przyprawy, postanowiłem, że z czekoladą dla mnie dobrze smakuje cynamon i imbir, więc postanowiłem troszeczkę dać do mąki, zanim ją dodałem. Na oko, zupełnie, wiecie, nie odmierzałem tego tak, jak myślałem, że będzie dobrze. Imbiru, z tego co pamiętam, sypnęło mi się trochę tak, trochę intensywnie sypnęło mi się imbiru, więc go musiałem wybierać łyżeczką, ale zróbcie z tym, co chcecie, nie? Nie musicie dodawać ani cynamonu, ani imbiru, to jest taki mój sposób na czekoladowe wypieki. Możecie dodać tam cokolwiek chcecie, możecie nie dodawać nic i zupełnie trzymać się przepisu. O, w ogóle tutaj dobry moment, żeby zobaczyć, widzicie, jak ta masa wygląda po tych jajkach, ona już naprawdę zgęstniała. I teraz dodajemy naszą mąkę. Tak jak mówiłem, powinniśmy ją przesiać. Ja tego nie zrobiłem. Wy to zróbcie lepiej. To wiecie, to jest przepis na sukces, żeby przesiać mąkę. To jest chyba moment, w którym trzepaczka stała się dla mnie po prostu zbyt dużym wyzwaniem, żeby to mieszać, bo naprawdę ręka mnie bolała. Więc znowu przerzuciłem się na szpatułkę. Szpatułką szło mi już dużo lepiej, ale i tak muszę przyznać, że nie piekłem tyle lat. To jest naprawdę duży wysiłek. Postarajcie się pozbierać całą tą mąkę, bo wiemy, jaka mąka jest. Jest bardzo wszędobylska. Będzie wam się przyklejać na brzegi waszej miski czy jakiegokolwiek naczynia, w którym to robicie. Starajcie się ją zebrać, wykorzystać całą. No i masa ma się ładnie połączyć. Wszystko ma być zrobione w porządku, trzeba nad tym trochę spędzić czasu, ale efekty są naprawdę fajne. O, tutaj wam zrobiłem przybliżenie, macie zoomik na to, jak masa wygląda. Ona powinna się błyszczeć, wyglądać jak czekolada, tak? W sensie taki czekoladowy kolor powinna mieć. No i już powinna na tyle zgęstnieć, że widzicie, że już jak ja zamieszam w jedną stronę, to ciasto nawet trochę tak zostaje w tą stronę. Ono nadal jest cieczą, to ciasto. Nie jest to ten rodzaj ciasta, który się na przykład zagniata, więc musicie o tym pamiętać, że ono ma być w miarę płynne, ale jednocześnie już naprawdę mocno gęste w tym momencie. I to jest tak naprawdę wszystko z mieszania i wszystko ze składników. Przelewacie sobie do wcześniej nasmarowanej masłem formy. Ja wybrałem tortownicę, bo po prostu uznałem, że najbliżej jej do rozmiaru, który był podany w przepisie, a w przepisie było podane, że ma być to blacha o wymiarach 23x30. Że mi się nie chciało mierzyć, to na oko uważam, że ta tortownica właśnie takie ma wymiary. Nie mam pojęcia, czy to prawda, ale uznajmy, że to prawda. Przelewacie wszystko do tortownicy, do formy, do keksówki, do czegokolwiek chcecie, byle wam pasowało. Pysznie to wygląda, absolutnie pysznie. Ciasto na brownie wygląda jak taka luksusowa sraczka. Ale w takim dobrym sensie, naprawdę w dobrym sensie. Trzaśnijcie tą formą ob lat kilka razy, żeby pozbyć się pęcherzyków powietrza. Piekarnik nastawiony, już rozgrzany na 180 stopni. Wkładamy do piekarnika na 35-40 minut, coś koło tego. I jest miło i przyjemnie. Kiedy minęła mniej więcej połowa czasu, tutaj pomogła mi mama, bo za mało miałem rąk, wyciągamy ciasto, ono ma taką spieczoną skorupkę, posypujemy tą dodatkową czekoladą, w moim przypadku była to biała, w przepisie była chyba też gorzka albo mleczna, nieważne, dajcie jaką chcecie, rozprowadźcie ją, wiecie, jakoś tam, jak wam podpowiada zmysł dekoratorski i trochę ją dociśnijcie do środka, ponieważ jest ta spieczona skorupka już na cieście, więc żeby chociaż trochę dostało się do środka jeszcze ciasta, tej czekolady, zamykacie piekarnik i na następne 20 minut, 15, ile tam wam wyszło. Tak jak mówię, ciasto powinno się piec około 35 do 40 minut. Ja po 20 minutach dodałem tą białą czekoladę. Okej. Robimy próbę testu. Tak wygląda ciasto, słuchajcie, jeszcze w formie. Mi się wydaje, że wyszło całkiem przystojne. Otwieramy sobie naszą tortownicę.
Słuchajcie, to jest ciasto, które, tak jak mówiłem, ono nie rośnie. Ono ma być takie malutkie, płaskie, tak jak widzicie ono jest, bo to jest... ja nie wiem, jak... Excuse me! Ja nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski, to słowo fudge. To jest jakby... że krówka czy coś, ono ma być takie... To ciasto ma być mokre w środku, takie ciągnące. Nie jestem najlepszy w tłumaczeniu takich rzeczy. Tak czy inaczej, ukroimy sobie kawałek, zobaczymy, jak wyszło. O nie, ubrudziłem podłogę. Okej. Okay. Jezu, jestem podekscytowany. Dawno nic nie piekłem. A brownie chyba nigdy nie piekłem, tak a propos. Uwaga. Wyciągamy cholerstwo. Wygląda w ten sposób. Bardzo ładnie się prezentuje. Zrobię wam jeszcze zbliżenie na nie. O. Słuchajcie, tak wygląda nasz ukrojony kawałek brownie. Wygląda naprawdę bardzo zachęcająco. Czemu tu stoisz? Zrobię wam przybliżenie i na ciasto. Tak wygląda nasz kawałek ciasta. Tak wygląda nasze całe ciasto. No i co? Próbujemy. Jestem podekscytowany. Okej, gotowi czy nie? Ojeju. Pyszne. Naprawdę jest przepyszne, absolutnie przepyszne. Jest bardzo takie fudgy. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, czekajcie. Ja to sprawdzę, bo mi nie będzie dawało spokoju. Co to znaczy fudge? Fudge tłumacz. No ja wiem, że żywność to rodzaj cukierków o miękkiej konsystencji i mocno maślanym smaku. Przypominają nieco polskie krówki. A dosłownie tłumacz twierdzi, że fudge to po polsku banialuki. Albo pomadka. Dobra. Tak czy inaczej, jest bardzo miękkie, bardzo takie przyjemne w konsystencji. Musicie zrobić sobie to ciasto sami. Jest naprawdę przepyszne. Troszeczkę się rozwala. Ale poza tym jest naprawdę absolutnie przepyszne. Więc polecam jak najbardziej. Nie mogę się oprzeć. Powinienem zrobić outro, ale wiecie co? Dajcie mi chwilkę, ja sobie zjem to ciasto, ok? Tak więc słuchajcie, polecam wszystkim bardzo serdecznie zrobić sobie fudge brownie. I powiedzcie mi, kochani legendarni ludzie, co robicie w tym roku na święta? Czy spędzacie je z kimś, czy spędzacie je sami? Pieczecie, gotujecie, dajcie znać. To jest ostatni odcinek w tym roku, ponieważ ja na święta wyjeżdżam do Wrocławia, nie będzie mnie już tutaj do końca roku. I no chciałem tylko wykorzystać ten moment, żeby podziękować wam wszystkim za ten rok, ponieważ w marcu bodajże, jeśli dobrze pamiętam, zacząłem robić tego YouTube'a. Dużo rzeczy się wydarzyło po drodze, bo między innymi przeprowadzka, więc też długa przerwa i tak dalej. Ale dziękuję ogólnie za dość ciepłe odbieranie mnie tutaj na tej platformie. Bardzo się cieszę, że oglądacie, że są te wyświetlenia, że są ci subskrybenci, że jesteście tu ze mną. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliśmy wszyscy na tym kanale w tym roku i zapraszam już na następny rok, w którym równie dobrze, jak nie lepiej będziemy się bawili. That being said, życzę wam wesołych świąt, czy obchodzicie, czy nie obchodzicie. To i tak jest całkiem fajny moment w roku. Te święta, bo przynajmniej macie wolne od pracy prawdopodobnie, więc przynajmniej tyle dobrze. Więc życzę wam wszystkich wesołych, ciepłych świąt. Ja się żegnam. Wbijajcie na naszego Instagrama, na naszego TikToka i jeśli ktoś się odważy zrobić ten przepis i będzie chciał go gdzieś wrzucić na sociale, to mnie otagujcie, oznaczcie staszakowe wypieki czy coś takiego. Zobaczymy, czy komuś jeszcze tak dobrze to ciasto wyjdzie jak mi. A nawet mam nadzieję, że lepiej, bo ja nie jestem jakimś turbogeniuszem pieczenia, więc pochwalcie się, jak wam to wyjdzie. I do zobaczenia. Do zobaczenia w nowym roku. Pa! Swoją drogą, spójrzcie na mnie, jakby ćwiczę, cały czas ćwiczę dla was makijaż i robię się w to coraz lepszy, więc...
Następny filmik makijażowy może już nie będzie się nazywał amatorskim. Kto wie? Kto wie? Kto wie? Okej, okay, do zobaczenia, kocham was, pa pa.